Cześć, dzień dobry. Etap 6 Tour de France 2021 i druga wygrana Marka Cavendisha. 32 w Tour de France tego zawodnika w ogóle. To jest imponujące, ale powoli, powoli już myślamy i jesteśmy w górach. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem podsumowuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Wielkiej Pętli. No i tym najważniejszym wydarzeniem jest oczywiście wygrana Cavendisha. Wygrana Cavendisha w zielonej koszulce lidera klasyfikacji punktowej, a w zasadzie to w zielonym kombinezonie, no bo już niewielu sprinterów ściga się w zestawie koszulka i spodenki, bo są za mało aerodynamiczne, więc wszyscy jeżdżą w kombinezonie. Tak to wygląda, jeżeli trafialiście na zdjęcia, ponieważ no, jednak celebrujemy historię i legendę Marka Cavendisha. Jeżeli zobaczycie, jak wyglądali kolarze, jak wyglądali sprinterzy, gdy Mark Cavendish odnosił swoje pierwsze zwycięstwa i jak wyglądają obecnie, to tak jakby porównać no, początkującego amatora z zawodowcem. Świat idzie do przodu i to jest jedna z odpowiedzi na to, dlaczego zawodnicy jeżdżą coraz szybciej, dlaczego finisze są coraz szybsze, dlaczego średnie prędkości są coraz wyższe. Sam finisz zaskakująco niebezpieczny i zaskakująco nerwowy, z drugiej strony poniekąd klasyczny. W końcu bez żadnych niespodzianek, bez żadnych udziwnień. Szeroka droga, tam na ponad kilometr przed metą był jeden zakręt, ale szeroki, asfalt, szeroka aleja, do tego stopnia szeroka, że przez większość rozprowadzenia pociągi sprinterów, takie dość klasyczne, choć nie zbudowane z 8 zawodników, jak to niegdyś bywało za czasów Cipolliniego czy Zabela, tylko z 3-4, szły dwiema stronami drogi. Dopiero potem to się wszystko połączyło i rozgorzała na nowo walka o pozycję. W pociągu Cavendisha znów kluczowe role odgrywali Alaphilippe i Morkow. Dla zawodników Alpecin Fenix, dla Merliera i Philipsena znakomitą robotę zrobił lider wyścigu Matthew Van Der Poel, który faktycznie no, jest jeżdżącą żywą mocą i naprawdę on jest się w stanie przebić nawet przez rozpędzone pociągi rozprowadzających sprinterów. Zawodnicy Alpecin Fenix popełnili jednak jakiś błąd. Oni niby dobrze współpracują, dobrze się dogadują, ale tutaj Philipsen z Merlierem no, było blisko kraksy. Zastanawialiśmy się przez chwilę, czy to Cavendish się rozpychał, czy to kolarz Alpecin Fenix obyło się bez protestów i na szczęście bez kraksy, bo no, to byłoby bardzo nieszczęśliwe, gdyby na tak szerokim finiszu i tak szerokiej szosie doszło do kraksy. Na pewno byłoby szkoda Cavendisha, ale nie tylko zawodnika z Wyspy Man. Znowu przekonujące zwycięstwo, chociaż tak jak mówię, było ciasno. Musi Cavendish uważać, bo mimo że cieszy się jazdą, celebruje swoje zwycięstwa, jest pupilkiem obecnie kibiców, dziennikarzy, jest ikoną peletonu, to musi uważać, żeby nie przytrafiła mu się jakaś relegacja z miejsca, które osiągnie, bo słuchajcie, no zielona koszulka to nie tak, że jest blisko, ale 148 punktów w klasyfikacji punktowej po zaledwie 5 dniach, z 5 jeszcze prawdopodobnymi finiszami z peletonu, to jest naprawdę, naprawdę duża zaliczka w walce o zieloną koszulkę. A pamiętajmy, że Cavendish jest specjalistą od finiszy na polach elizejskich. Zapytany o to, czy ściga rekord Merksa, bo ma 2 etapy do wyrównania i 3 do pobicia. Oprócz tego właśnie dołączył do bardzo prestiżowego i elitarnego grona kolarzy, którzy mają 50 zwycięstw etapowych we wszystkich wielkich turach. Cavendish unika odpowiedzi, mówi, że się cieszy tym, co jest, że jeżeli będzie mocny, to oczywiście będzie wygrywał, a może się okazać, że już więcej nie wygra, ale no on musi to wszystko rozgrywać teraz w swojej głowie, bo o ile do tej pory był
outsiderem, no to teraz po dwóch tak znakomicie rozegranych finiszach i po tak przekonujących i spektakularnych zwycięstwach, teraz wszystkie oczy będą skierowane na niego. No, drużyna The Koenig Quickstep pracuje. On też o tym wspomniał, że no nie wszyscy im pomagają, ale niektórzy tak. Oni będą pod dużą presją. Trzeba pamiętać, że Alaphilippe, który pomaga Cavendishowi, też za chwilkę pewnie zacznie przejawiać swoje własne ambicje. Więc dla Cavendisha i dla jego kolegów sytuacja będzie coraz trudniejsza. Warto jeszcze wspomnieć, że było też dość solidne ściganie na premii lotnej. To też jest istotne, ponieważ im dalej w wyścig, im dalej kolejni zawodnicy będą próbowali powiększać swoje konto punktowe, no to te lotne finisze też będą istotne, choć przed peletonem jechała ucieczka dnia. Roger Kluge i dość niespodziewanie Greg Van Avermaet. Niespodziewanie dlatego, że no, myślałem, że Van Avermaet raczej będzie próbował jutro. Bo jutro, słuchajcie, najdłuższy etap wyścigu, 250 km, ostatnie 100 km przez najmniejsze pasmo górskie we Francji, nazywane Morvan. I tam naprawdę będzie cały, to są stare góry, mniej więcej tak stare jak Góry Świętokrzyskie, niewysokie, zajmujące dość małą powierzchnię, natomiast miejscami strome, miejscami nieregularne i ostatnie 100 km tego etapu będzie bardzo ciekawe, tym bardziej, że na niecałe 30 km przed metą, na takim wzgórzu, które nazywa się Signal de Uchon, jest ten sprint specjalny z bonusowymi sekundami, a co ważne, ta górka, choć ma zaledwie 600 metrów wysokości, nie być z przewyższeniem, tak 600 metrów nad poziomem morza, jest bardzo nieregularna i średnie przewyższenie, średnia stromizna ma 5,7% na dystansie 5,7 km, nic nie robi, bo tam końcówka jest niemal tak ciężka jak Mur de Huy, a do tego jeszcze bardziej nieregularna. Po niej jest kawałek zjazdu, jeden podjazd i do mety. Zatem, jeżeli ktokolwiek w ogóle jest w stanie fizycznie złamać Tadeja Pogaczara albo przynajmniej sprawdzić, no to to jest dobre miejsce, żeby spróbować zrobić jakąś selekcję. A też trzeba pamiętać o tym, że no, poza żółtą koszulką w Tour de France każde miejsce w pierwszej dziesiątce jest cenne, ważna jest klasyfikacja generalna. No, czy jutro będą zawodnicy walczący o generalkę pierwsi na mecie? Pewnie nie, no bo to jest idealny, wprost wymarzony dzień dla dość dużej ucieczki po czasówce i po tych wszystkich perturbacjach w pierwszym tygodniu w Brytanii. Dość duża grupa zawodników ma już spore straty, więc myślę, że po pierwsze walka o zabranie się do ucieczki będzie bardzo zawzięta, a i też rywalizacja wśród śmiałków będzie bardzo ciekawa, ale też właśnie dwa wyścigi, słynne dwa wyścigi, o zwycięstwo etapowe i o generalkę. To będzie świetny dzień, jeżeli myślicie o tym, żeby oglądać etap, to myślę, że nawet i ostatnie 100 km może być tego warte, a przynajmniej ostatnich 35. Słuchajcie, Mark Cavendish wygrywa drugi etap w tegorocznym turze, ściga rekord Merksa, cieszy się jazdą na rowerze i swoją dyspozycją, ale musi uważać, by nie przeszarżować. Tyle ja, dziękuję Wam pięknie za dzisiejszy etap i do zobaczenia jutro. Dzięki, cześć!